lata. Kolejny punkt naszych obrad. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od zadania zwrotu bonifikatu udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11A położonego w budynku nr 15 przy ulicy Basztowej w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1514. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty dla osoby, która wykupiła lokal mieszkalny od gminy. To jest lokal położony w Krakowie przy ulicy Basztowej 15. Lokal o powierzchni 74 m 19 cm. Ten lokal został sprzedany na rzecz pana, który następnie zamienił się tą nieruchomością. Zamienił się tą nieruchomością na udział w budynku położonym w Krakowie przy ulicy Lubicz 34, a w ramach tego udziału zajął lokal mieszkalny o powierzchni 43 m 68 cm. Zgodnie z aktem notarialnym, który został nam przedstawiony, ta zamiana nastąpiła bez dopłat i spłat. I gdybyśmy dzisiaj tą sprawę, gdyby ta sprawa była rozpatrywana, gdyby to się stało dzisiaj, bo to nastąpiło w 2004 roku, to w ogóle ja bym do Państwa z tym projektem uchwały nie przychodziła, ponieważ w 2007 roku, dokładnie w październiku, ustawa o gospodarce nieruchomościami się zmieniła w ten sposób, że sam ustawodawca uznał, że zamiana lokali jest podstawą do odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty. Ale to się niestety działo pod rządami starych przepisów. Stąd projekt uchwały, który do Państwa dotarł, po konsultacji z ministerstwem, który to minister potwierdził, że do takich spraw, które miały miejsce pod rządami starych przepisów, można zastosować uchwałę Rady Miasta Krakowa, która pozwala na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. I tutaj oczywiście Państwo zadecydują, czy ten przypadek należy uznać, bo jest on troszkę inny niż te pozostałe, czy należy uznać za przypadek, który powoduje możliwość odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty. Dodam tylko, że Komisja Mienia, która szczegółowo analizowała ten przypadek, pozytywnie zaopiniowała ten wniosek 24 września 2013 roku. Dziękuję. A ja dodam, że jednogłośnie tą opinię wyraziła Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Pan radny Jerzy Sonik. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy do tej pory znają moje wypowiedzi na temat bonifikaty zwrotu, to teraz będą może zdziwieni, ale to jest lokal z moim w cudzysłowie budynku. I niestety znam historię tych po kolei zmian i no, nie jest to zupełnie porównywalne z poprzednimi sytuacjami. Także ja w tym wypadku, mimo że ten zwrot dotyczy osoby, która jak gdyby profitów z tego wielkich nie miała, ale mówię na skutek zgodnych z prawem, jak się dowiedziałem u pani dyrektor, została przeprowadzona pewne ruchy, które no teraz doprowadził do głosowania. Ja osobiście będę głosował przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzania poprawek na dzień 14 listopada 2013.